6 stycznia. Kim jest Jezus? Wyznaczony do zwiastowania Ewangelii Bożej o Synu swoim, potomku Dawida według ciała. Pierwszy rozdział od 1 do 3 wiersza. Ten tekst znajduje się w centrum 6-punktowej wstępnej analizy Ewangelii, do głoszenia której Paweł został powołany. Pierwsza myśl. Ewangelia pochodzi od Boga. Druga. Przepowiedziały ją starotestamentowe proroctwa. Trzecia. Dzisiejsza. Jezus jest centralną postacią Ewangelii. Kim jest Jezus? Apostoł daje odpowiedź w liście do Rzymian, 1 rozdział od 3 do 5. Najpierw informuje, że według ciała lub ludzkiej natury Jezus jest synem Dawidowym. Można powiedzieć, że dość dziwnie mówić o Jezusie w ten sposób. Czyż nie wszyscy mamy ludzką naturę? Oczywiście, że tak. Jednak w wypadku Jezusa jest nieco inaczej. W wierszach dziś rozważanych apostoł zwraca uwagę na dwie sprawy związane z osobą Jezusa. W jednej mówi otwarcie, druga zaś pozostaje nieco zakryta w słowach według ciała. Apostoł zwraca uwagę na fakt, że Jezus był nie tylko człowiekiem, synem Dawida, ale też synem Bożym. Jedną z wielu nauk Ewangelii Mateusza jest myśl, że Jezus był synem Marii, nie Józefa, był synem Marii i Ducha Świętego. Ewangelia Mateusza, 1 rozdział, 18 wiersz. Jezus nie był więc dokładnie tak jak każdy inny człowiek. Miał w sobie naturę ludzką i boską. To jest taką, jak określa ją Ewangelia Mateusza słowami Bóg z nami. 1 rozdział, 23 wiersz. W ten sposób wcielony Jezus był w stanie zbawić lud swój od grzechów jego. 1 rozdział, 21 wiersz. Dzięki niech będą Bogu. Jezus jest nie tylko synem Dawida, ale też i synem Bożym. W ten sposób ma udział w Bożym zbawieniu. To jest naprawdę dobra wiadomość. Ewangelia. Równie ważne jest to, że Jezus jest synem Dawida. Zwrot syn Dawida był powszechnie używanym tytułem mesjańskim od czasów powstania Księgi Samuela, gdy w 2 Samuela 7 od 12 do 13 zapisano Bożą obietnicę, że tron Dawida będzie wieczny. Jeremiasz potwierdza to zrozumienie w swoim proroctwie. Oto idą dni, mówi Pan, że wzbudzę Dawidowi sprawiedliwą latorość i będzie panował jak król i mądrze postępował i będzie stosował prawo i sprawiedliwość na ziemi. Pan, sprawiedliwość nasza. Jeremiasz, 23 rozdział, 5-6. Apostoł buduje list do Rzymian na fakcie, że Jezus jest naprawdę naszą sprawiedliwością, naszą nadzieją i naszym Zbawicielem. Dziękuję.